Witam Was tutaj, cześć Zanusz. Właśnie znajduję się w pociągu Tatry, którym wracam do Warszawy z Zakopanego. Pojechałem do Zakopanego specjalnie po to, aby pokazać Wam, jak nowa linia kolejowa i sama stacja Zakopane została oddana do użytku. Pojawiłem się tam wczoraj, w czwartek, dzień przed uroczystym otwarciem. Zobaczyłem, jak to wygląda. Następnie rano o godzinie 3:59 uroczyście otwieraliśmy pierwszy pociąg, który odjechał ze stacji. I następnie chciałem Wam pokazać, jak linia kolejowa stamtąd wygląda. Nagrać cały przejazd ostatnich drzwi od Zakopanego do Krakowa Głównego. Wszystkie łącznice, w tym nową w Chabówce, która została oddana do użytku w formie jednego długiego ciągu filmu. No i niestety to nie udało mi się do zrealizowania, ponieważ w trakcie przyszedł kierownik pociągu i powiedział, że takie nagrywanie jest niemożliwe. W związku z czym musiałem przerwać nagrywanie i groził mi policją. Pomimo tego, iż pokazałem mu moją legitymację prasową i że mogę nagrywać, nie potrafił mi w żaden sposób powiedzieć, jaka podstawa prawna zakazuje mi nagrywania, to powiedział, że jeżeli nie przestanę nagrywać, zatrzyma pociąg i wezwie policję. Oczywiście nie chciałem żadnemu pasażerowi przeszkadzać i spowolnić ich w dojeździe do domu, dlatego tego nie zrobiłem i zakończyłem nagrywanie w tym momencie. Oczywiście spisałem numery służbowe tego kierownika pociągu, aby wyjaśnić tą sytuację, czemu to miało miejsce, pomimo tego, iż chwilę później zadzwoniłem do biura obsługi pasażera i dostałem informację, iż takiego zakazu nie ma i mogę na spokojnie nagrywać. Jednakże nie byli w stanie mi w żaden sposób pomóc z kierownikiem pociągu, gdyż już są de facto święta, a jedyny sposób, jaki mogę to zrobić, to udać się osobiście do biura obsługi pasażera w Krakowie, które jest czynne do 19, ale osobiście, a jestem w pociągu i chciałem nagrać to, co się dzieje w pociągu, więc niestety nie udało mi się nagrać tego w formie jednego ciągu. Nagrałem faktycznie samą łącznicę w Chabówce chwilę później, więc ten film najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj wieczorem zobaczycie, jak to wyglądało, natomiast chciałem Wam powiedzieć, czemu nie będzie całego filmu z całego przejazdu, bo po prostu było mi to uniemożliwione i pomimo tego, iż mamy wolność słowa i możemy mówić to, co chcemy, to niestety w tym aspekcie ta wolność została mi ograniczona i nie możecie się dzięki temu dowiedzieć, jak nowe inwestycje, które są realizowane ze środków publicznych, powstają i jak wyglądają. Tymczasem do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. I jeszcze raz przypomnę Wam, jeżeli ktoś z Was nie wie, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o przepisy i tabliczki zakaz fotografowania. Przepisy weszły, ale nie mamy cały czas uchwalonego wzoru tabliczki zakaz fotografowania, w związku z czym przepisy cały czas są martwe. Oczywiście, żeby nie było, tabliczek w pociągu żadnych nie było. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!